Siedzieliśmy w poczekalni, bo na zewnątrz deszcz i ziom. Do pociągu sporo czasu jeszcze było. Można zatem wypić kawę albo rzucić coś na sąd, bo nikt nie wie, kiedy czymsów nawiarło. Ten zły ziemią stoką tylko ma tyle śmiesz, więc rzucamy się do wyjścia na perony. Ale piękny nas zatrzymał megafon, czyli pisk. To nie masz zagroziła nam. Zaczęliśmy trzymać marzec i flirtować. Ktoś przygrywał na gitarze, zawrócili tu i tam. Zdążyły nam do tyłu nasze głowy. Wtem słyszymy po stokonnej lepko modemy świst, więc od spale podnosimy się z modeli. Ale mistrz nas zatrzymał megafon, czyli pisk. To nie masz pociąg, ogłosi. Zabawę oraz smyk, co pozwoli nam zapomnieć o czekaniu. Gdy tymczasem za oknami jedy już się poczuł świt i poczuliśmy się trochę oszukani. Więc bez znowu tą stokonę usłyszeliśmy i świst, w garście wzięliśmy i dalej na perony. Lecz zatrzymał nas na prawo już znajomy skrzydli pisk. Tu nie masz pociąg. Uderzyło w nas jak gromem, spojrzeliśmy wreszcie w krok. Chociaż wiele, wiele świtów przeminęło i patrzymy w starcze oczy, powstrzymują wzburzenie rąk. Zadziwieni dzisiaj życie nam podziało. Wybiegamy na perony, na torach leżąca z termaforek i pokazem opuszczone. Żaden pociąg nie zabierze już tej poczekali nas. Milczą te